witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ciekawych narzędziach. Szczypce dla elektroinstalatorów. Uniwersalne, wielofunkcyjne szczypce dla elektroinstalatorów marki Knipex. Pominę sobie symbole, bo ja mam dwa symbole, dwie wersje narzędzia, natomiast jest tego więcej, więc bez sensu Wam ograniczać Was gdzieś tutaj z tymi symbolami, będziecie szukać tylko dwóch narzędzi. Wrzucę Wam po prostu linki do tego, co tam możecie pogrzebać w opisie i przejdziecie na stronę Knipex i tam będą wszystkie wersje narzędzia. Wersji jest sporo, bo występują wersje ze sprężynką. Sprężynka działa mniej więcej w ten sposób. No nie? Albo w ten sposób, taka funkcjonalność narzędzia, zaraz Wam o tym opowiem. Występują bez sprężynki, nie? One po prostu sobie latają. Narzędzie powinno być tak spasowane, tak skręcone, że będzie właśnie luźne. Ale bez luzu, raczej bez luzu. Natomiast tutaj mamy śrubę na zawiasie na Torx. Nie pamiętam, jaki to jest, może T25, może to jest, nie wiem. Wystarczy to dokręcić, jeżeli jest zbyt luźno, zbyt ciasno, no nie? Wiadomo, że trzeba to czyścić i smarować czasami, jak jest brudne, no ale to tak jak z każdymi szczypcami, tak jak z każdym narzędziem. Występują wersje w izolacji, izolowane, z rękojeścią VDE dwukomponentową. Występują wersje z rękojeścią dwukomponentową. I to są bardzo fajne, bardzo ciekawe narzędzia Knipexa. Ogólnie mogę powiedzieć też o pewnej różnicy. Akurat w tych szczypcach nie jest to bardzo problemowe, ale normalnie te wszystkie izolowane narzędzia mają tutaj to powiększone, pogrubione, żeby dłoń pozostała w odpowiednim miejscu. I jak jest krótkie narzędzie, no to w kieszeni monterskiej ciężko jest odłożyć w ten sposób. Akurat to narzędzie jest dość długie, więc ono się spokojnie tam odnajduje w kieszeniach monterskich. Tutaj mamy wersję, która ma bardziej smukłe te przetłoczenia, powiedzmy, i to spokojnie w kieszeniach monterskich się odnajduje, można to fajnie umieścić. Jeżeli potrzebujemy w kieszeni umieścić, to właśnie w ten sposób, do góry nogami, nie? Występuje też wersja taka, z tego co kojarzę, gdzieś tam mi się rzuciła na internecie, jak oglądałem, natomiast takiej nie mam, to są zwykłe kombinerki. Też tutaj mamy jedną funkcjonalność, którą chcę porównać z kombinerkami, czy dwie, i będziemy sobie porównywać z tym narzędziem. Dobra, może zaczniemy od tych. To są w ogóle narzędzie prezent od znajomego elektryka, który mi to podesłał, żebym sobie sprawdził, bo mówi, że świetne. Udowadniam, bo tu jest Word. To są właśnie te od Ciebie. Codziennie z nimi pracuję, codziennie używam, haratam tym na okrągło i tak wyglądają po iluś latach już tam użytkowania, nie pamiętam ile, no parę lat mają. Fajne, świetne narzędzie, świetnie wykonane, bardzo mi się podoba i są to szczypce, które codziennie ze mną jeżdżą i te muszą być, innych może zabraknąć, ale te muszą być. Na małych pracach, małych robotach, no to plus jeszcze coś tam i już zawsze ogarnę, to jestem pewny tego. Tych szczypiec, tego narzędzia. Dobra, przejdziemy do funkcjonalności, moi drodzy, żebyśmy w nieskończoność nie opowiadali, jakie to jest fajne. Mamy miejsce na końcu szczęk, takie dość wąskie, płaskoszczypy powiedzmy, i tam jest miejsce płaskie na końcu. Potem są ząbki, nie? Na tym płaskim miejscu. Jesteśmy w stanie sobie uformować, złapać, wyszarpać coś tam, podgiąć i tak dalej, wyprostować, co tam potrzebujemy z tymi przewodami, czy jakimiś elementami wykonać w pracy. Następnie mamy miejsce, które tutaj jest podobne do kombinerek. No, możemy złapać nakrętkę, złapać jakiś element okrągły, coś tam odkręcić, dokręcić i tak dalej. Potem mamy już takie dedykowane miejsce dla elektroinstalatorów, mianowicie możliwość prasowania końcówek kablowych, czy tulejek kablowych, od 0,5 do 2,5. Uniwersalne miejsce, zagniatamy tulejkę i potem macie. Później dalej, niżej, mamy miejsca, nie wiem, czy nie tracimy ostrości, ale mamy miejsca do ściągania izolacji od 0,7 do 1,5 i drugie miejsce 2,5. To się fajnie sprawdza, będziemy to testować za chwilę. Później są nożyce do kabli. I to są nożyce, czyli ostrza się nam zachodzą, jedno za drugie, nie? Musi się zajść i tak to działa. Może półtoróweczkę tymi pokażę, 3 razy 1,5,
to jest w ogóle śmiech na sali. A tymi może sobie spróbujemy dla przykładu pokazać ze sprężyną. To jest 5 razy 2,5. No trochę ciężej jest, wiadomo, ale jedna rzecz, jeszcze jedna różnica. Utniemy tak i weźmiemy kombinerki. Ciężko idzie kombinerkami. I różnica pomiędzy kombinerkami, bo ktoś może pomyśleć, no ja mam tam kombinerki, to jest prawie to samo. Prawie to samo. Nie deformuje przewodu, tnie bardzo estetycznie, równiutko. Nie ma potem problemów z dalszą obróbką pewnych przewodów, no nie, nie miażdży tak tych przewodów to narzędzie. Nożyce ogólnie działają w ten sposób, czy jakieś włókna w tym kablu są. Dziwny kabelek. Dobra. Moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do narzędzia ze sprężynką, bo tutaj, jak widzicie, ta blokada nie zamyka nam narzędzia całkowicie. W pewnym stopniu pozostawia otwarte. Ktoś może pomyśleć, że to jest tak źle wykonane, czy coś tam nieprzemyślane, no ale to jest knipex. No, trzeba by było się dwa razy zastanowić, zanim się takie zdanie powie. Narzędzie, które jest przygotowane, aby korzystać z pewnej funkcjonalności tego narzędzia, właśnie po zablokowaniu. Mamy zamknięte nożyce, ale możemy korzystać śmiało tutaj z tych płaskoszczypów, możemy jakieś tam elementy okrągłe złapać, oczywiście możemy prasować końcówki czy ściągać izolację i tak sobie też zapracujemy tutaj. Ja może się pozbędę końcówek, które tu mam gdzieś zaprasowane i zrobimy mały test. To jest 2,5. To jest 2,5. Oczywiście tutaj pracujemy już na oko, nie jesteśmy w stanie tutaj sobie zmierzyć jakoś długości ściągania izolacji. Nie mamy jakiegoś tam mega cudownego miejsca przygotowanego do prasowania tulejek, że ona nam będzie formować to jeszcze na kwadrat i zaciskać tak ładnie, jak w filmie, którym pokazywałem właśnie narzędzie do prasowania końcówek. Natomiast linki się pewnie będą pojawiać, to tam możecie przeskoczyć, tam będą pokazane zbliżenia wtedy. Natomiast tutaj mamy miejsce uniwersalne. Końcówka nam pasuje na szerokość szczypiec. Nie wystaje. I prasujemy sobie po prostu końcóweczkę i możemy to podłączyć. Ona jest zagnieciona na przewodzie. Narzędzie uniwersalne o dużej funkcjonalności. W bardzo wielu przypadkach w ogóle nie będziemy chcieli. To, że nie będzie potrzeby, to jest jedno, nie będziemy chcieli sięgać po inne narzędzia, pracując tym narzędziem. Kolejne funkcjonalności, no co ja poradzę, że tyle tego jest. Z zewnątrz to narzędzie, moi drodzy, w formie takiego prostokąta, kwadratu od przodu, jest ostro ociosane. Na to ma pewną funkcjonalność. Po pierwsze, patent od mojego znajomego, klamki. Jak nie ma klamki, możecie otworzyć tym narzędziem drzwi, nie, okno, poradzicie sobie. Mało tego, bardzo fajne narzędzie do obrabiania, przygotowywania puszek. Wybijemy jakiś otwór, powiększymy jakiś otwór, bo to są krawędzie raczej ostre, nie przetniecie się tym, ale czuć, że to jest ostre. Fajnie tam można coś podfrezować, przygotować, wyszarpać i tak dalej. Więc bardzo ciekawe narzędzie z niesamowicie dużą funkcjonalnością. Narzędzie, które się rewelacyjnie używa, no świetnie się to sprawdza. Nie będę Wam zachwalał, żebyście sobie na siłę kupili, ale jeżeli po tym filmie się kapniecie, o co chodzi, to będziecie na pewno zadowoleni z tego narzędzia, więc warto jest wziąć pod uwagę, jeżeli szukacie czegoś uniwersalnego do prac elektroinstalacyjnych albo gdzieś tam w zestawie narzędzi mieć uniwersalne po prostu szczypce. Ja osobiście polecę, bo od kilku lat używam i jestem bardzo z nich zadowolony. Czekam na Wasze komentarze. Być może jest jakaś funkcjonalność ukryta dodatkowa jeszcze w tym narzędziu, więc czekam, co tam mądrego, albo nie mądrego, napiszecie w komentarzach jak najbardziej. Nie ma się co ograniczać. Dajcie znać, które żeście wybrali, czy które byście wybrali, te ze sprężyną, czy te bez sprężynki, czy z rękojeścią izolowaną, bo czasami pracujemy pod prądem, czy może taka zwykła wystarczy i nie ma po co w ogóle, wiecie, gdzieś tam interesować się tymi izolowanymi, a być może chcielibyście coś dla mechaników i wtedy taka rączka
w zupełności by Wam wystarczyła. Czekam na komentarze, chętnie sam poczytam. Być może coś ciekawego się dowiem jeszcze o tym narzędziu. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się.